Szymon, mecz przegraliśmy w fatalną drugą kwartą. Co się w niej stało? No co, no... No zabrakło walki. Trochę według mnie graliśmy za bardzo samolubnie w drugiej kwarcie. Poszczególne osoby oddawały trochę szalone rzuty i myślę, że to zaważyło na tym, że Rosa odjechała z wynikiem. Już potem nie mogliśmy wrócić do naszego rytmu gry. Wydawało się po kilku udanych meczach po zwycięstwie z Polpharmaxem Kutno, że jesteśmy na dobrej drodze. Mecz w Toruniu słaby, tutaj też nie za dobrze. W jakim miejscu jest Polpharma? No, ciężkie pytanie. Myślę, że z treningu na trening, z meczu na mecz, mam taką nadzieję, że będziemy się pieli ku górze. Że takie mecze jak Toruń, jak teraz Rosa, po tej drugiej kwarcie się już nie zdarzą.